Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie powiemy trochę o prusach, jak ten kraj się nam rozwijał w XVIII wieku, do czego on doszedł. W zasadzie do... no prawie do końcówki XVIII wieku sobie powiemy co się działo. Tak jak pamiętacie pewnie, bo... Pamiętacie, mam nadzieję przynajmniej, w 1618 roku mamy Unię Personalną i powstało państwo brandembursko pruskie Hohenzollernów, rządzone przez dynastię Hohenzollernów. Miało ono jedną słabość, gdyż było rozdzielone Pomorzem Gdańskim. Czyli jak to wyglądało? Z jednej strony mieliśmy tutaj, tak, tak tylko naszkicuję, mieliśmy ten fragment, tak zwane Prusy-Książęce, Pomorze Gdańskie, no i co tutaj mieliśmy? Tą Brandenburgię. Czyli Prusy, Brandenburgia. No i żeby było tego mało, te państwa nie były do końca takie niezależne. Z jednej strony Brandenburgia była częścią Rzeszy. Rzesza. Hop, nad tym A Prusy były lennem Rzeczypospolitej. RP sobie zapiszemy. Czyli mamy państwo nie dość, że podzielone, to jeszcze tak nie do końca całkowicie niezależne. W Prusach silną pozycję z kolei ma szlachta, tak zwani Junkrzy, tamtejsi Junkrzy i oni, może sobie to najpierw zapiszemy, Junkrzy, ok, żebyście wiedzieli. Jungsi mają tam dużo swoich przywilejów, których nie chcą się oczywiście zrzec i w przypadku ich naryczania często korzystali ze wsparcia Rzeczypospolitej, nawet przeciwko własnym książętom, którzy chcieliby je ograniczyć. Sytuacja się zmienia, kiedy do władzy dochodzi książę elektor Fryderyk Wilhelm, zwany także Wielkim Elektorem. On wykorzystuje toczącą się wtedy wojnę trzydziestoletnią, panował w latach 1640-1688 i nakłania parlament, czy tzw. zwane pruskie stany generalne, żeby wyraziły zgodę na pobieranie teraz stałego podatku, żeby oczywiście utworzyć co? stałą, silną armię. No Ustępstwo na rzecz, szlachty, ustępstwem na rzecz szlachty było nałożenie podatków tylko na mieszczan i chłopów, ale to doprowadziło do tego, że teraz Fryderyk, kiedy miał te fundusze i wojsko, mógł prowadzić już rządy absolutne i ta szlachta już nie mogła mu tak fikać. Rozszerzył swoją władzę na mocy pokoju westfalskiego o Pomorze Kołobrzeskie. Pamiętamy pokój westfalski 1648. I doprowadza w 1657 roku, czyli w trakcie potopu, do zniesienia zależności lennej Prus książęcych wobec Rzeczypospolitej. To zapraszam do lekcji potop, na pewno tam o tym wspominamy. Jego następca to Fryderyk III, który w zasadzie wsławia się tylko jednym. W 1701 roku zostaje tak zwanym królem w Prusach, taki przyjmuje tytuł. I od tego czasu panuje jako Fryderyk I Pruski. Jednak zajmuje się on głównie trwanieniem pieniędzy i wystawnym trybem życia, także mało ciekawa postać, umiera w 1713 roku i wtedy na tronie zasiada król Fryderyk Wilhelm I, zwany królem kapralem, którego widzimy na tym portrecie. Król kapral, no nazwa stąd się wzięła, iż fascynował się militariami, kładł duży nacisk na rozwój armii i on zwiększa armię bardzo imponująco, bo z 400 tysięcy do 195 tysięcy żołnierzy, czyli olbrzymi skok, prawie pięcio, tak, prawie pięciokrotny. Rekrutów, rekrutów ma z chłopów i mieszczan, powołuje ich pod przymusem, a oficerami zostają junkszy, czyli ta szlachta. Fryderyk Wilhelm wprowadza do armii bardzo surową dyscyplinę, ale tutaj szczególnie wyróżniają się jednostki gwardii, które oczywiście bardzo karne, ale także są składane z żołnierzy z całej Europy, którzy wyróżniają się wzrostem, taką wielkością, do tego budzą podziw naprawdę na całym kontynencie. No ale żeby otrzymać taką armię, król wprowadza olbrzymie podatki, reformuje też administrację, żeby jak najlepiej działała pod armię. Ale mimo tak silnej armii unika on raczej wojen, nie prowadzi jakiejś aktywnej polityki zagranicznej. Jedyne co tam robi takiego ciekawszego to w 1720 roku odbiera Szczecin od Szwecji, która jest zresztą wyczerpana wtedy wojną północną, o której sobie mówimy na poprzedniej lekcji. Fryderyk Wilhelm za to ponoć nie akceptował swojego syna, Fryderyka II wielkiego, którego też tu widzimy już no taki obraz kiedy jest w trochę starszym wieku. Dlatego, gdyż Ferdynand II wielki interesuje się od dziecka filozofią, sztuką, muzyką, tak no czymś, co się przypisuje ludziom o wyższym wykształceniu, a Wilhelm I takich osób z wykształceniem nie lubił. Nawet, żeby ich ośmieszyć, mianował kiedyś na członka Akademii Nauk a po prostu małpę. Taka ciekawostka. Ale wróćmy teraz do Fryderyka II Wielkiego. Zasiada on na terenie w 1740 po śmierci Fryderyka Wilhelma I, no i prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną, na pewno większą niż swój ojciec. Sprawuje rządy osobiste, sam nazywa się pierwszym sługą państwa, a jego sprawnie funkcjonujący aparat policyjny, który rozbudował, obezwładniał wszelką opozycję, przez to rządził despotycznie, ale mówi się, że już oświecenie. Mówiono także na niego król, filozof, tego gdyż lubił właśnie, interesował się filozofią, bardzo nieraz gościł u siebie Woltera. I zaliczamy go już do grona oświeconych władców absolutnych. W zasadzie uważamy go za takiego pierwszego oświeconego władcę absolutnego. W jego administracji funkcję mógł sprawować już każdy, mieszczanin czy junkier. Liczyło się tylko wykształcenie i zasługi, a nie pochodzenie i to, jak, jakim się urodziło. Frederyk także dbał o rozwój oświaty. Prusy były tutaj pierwszym państwem, które wprowadziły przymus edukacyjny powszechny dla dzieci płci mężczyzn czyli 1763 rok to był. Przymus edukacyjny. Przymus edukacyjny. Oczywiście to nie, nie było tak egzekwowane jak dzisiaj. Nie było takiej inwigilacji i spisywania danych wszystkich ludzi, więc można było go teoretycznie uniknąć, ale przymus został oficjalnie w, wprowadzony. Było to pierwsze państwo, które coś takiego dokonało. Zreformował także program nauczania, żeby kładł większy nacisk na jakieś nauki, które się przydadzą, znaczy umiejętności, które się przydadzą w gospodarce. Także po raz pierwszy, znaczy przeprowadził kodyfikację prawa, nie po raz pierwszy, to już byłaby przesada. W 1794 roku mamy powszechne prawo krajowe. Sobie zapiszmy, 1794 powszechne prawo krajowe. Wszechne prawo krajowe. Ok, ja. No w nim między innymi są znoszone tortury, choć wiecie jak to w praktyce zawsze wygląda. Tutaj tak jak każdy władca tamtego okresu w zasadzie dbał o merkantylizm, zauważmy kontynent merkantylizm, a Anglia wtedy kapitalizm. Tak jak sobie to pamiętamy. No to polegało na tym, tak jak pamiętamy, że w, w, kładziemy wysokie cła ochronne, mamy liczne monopole i tutaj cechujemy się, żeby eksportować. Także stał się głową kościoła luterańskiego, ale mimo to był bardzo tolerancyjny, starał się podporządkować sobie kościół katolicki, który w mniejszym lub większym stopniu mu się to tak raczej nie udało. Fryderyk II, co, co jest dość ciekawe, był, miał pewną rasę do kobiet. Za bardzo nie, nie lubił kobiet. Zaraził, zaraził się kiedyś w młodości chorobą weneryczną od Polki zresztą, która była jedną z dam dworu Saksończyków wtedy. Był przez to niepłodny i darzył przez to kobiety później pogardą. To jest już taka bardziej ciekawostka, co trochę doprowadziło także do, do sojuszu później w Francji z cesarzową Marią Teresą i cesarzową rosyjską Elżbietą, gdyż obraził on kiedyś list markizy Pompadour kochanki Ludwika XV, która wysłała do niego list pełen takich sympatii, on go po prostu odrzucił bardzo tak brutalnie. Czyli jak widzimy to też wpływa jakoś na politykę, te uczucia, ale sam on był też ciekawą postacią, bo oprócz interesowania się filozofią wspominaliśmy, że interesował się sztuką i muzyką. Tutaj widzimy go właśnie na obrazie, może go sobie pokażemy całego. Widzimy go na obrazie, jak gra na flecie. No, pisał on także dla siebie utwory muzyczne, w których, miał grać, w których miał grać główną rolę. Najczęściej, tak jak pisał, to przewidywał główną rolę dla fletu, które miał on, grać on sam. Czyli taka osoba bardzo ciekawa, dość, znaczy dość bardzo inteligentna, ciekawy władca, doprowadził Prusy do naprawdę do, do, do potęgi, można by rzec. No, no i to w zasadzie, no tutaj trochę szczerze mówiąc się zagoniliśmy jakbyście zauważyli, bo przeprowadzono kodyfikację prawa, a Frederick II Wielki już wtedy nie żył, ale już za jego czasów już pewne pierwsze kroki były za to, były w tym kierunku, popełnia, znaczy były w tym kierunku popełnione, no tak, no, więc żeby nie było, że tutaj was jakoś ściemniam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia ponownie w następnych lekcjach. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.